strony Michał ze sklepu Futeliki Bociek Katowice. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o nowości Cybrexa, czyli o foteliku Solution G2. Porównamy sobie go z dotychczas dostępną wersją, czyli Solution MG. Zapraszam do obejrzenia. Okay. Zanim porozmawiamy sobie o bezpośrednim porównaniu z poprzednią wersją, chciałbym, żebyście najpierw trochę posłuchali na temat tego, dla jakiego dziecka jest to fotel, dla kogo przeznaczony i jakie generalnie są jego główne, podstawowe założenia konstrukcyjne. Solution G2 iFix jest fotelem, który jest przeznaczony dla dzieci o wzroście od 100 do 150 cm. My od siebie rekomendujemy, żeby wiek dziecka był zbliżony do 4 roku życia, a najlepiej powyższy, żeby dopiero rozpocząć podróżowanie przodem, gdzie zapinamy dziecko pasem samochodowym. I właśnie głównym zadaniem tego fotela jest adaptacja przebiegu pasa względem budowy ciała dziecka w zakresie od 100 do 150 cm. Fotel starannie razem z dzieckiem, bo podnosimy zagłówek, dzięki czemu dopasowywujemy pas do stale rosnącego się dzieciaka. Skoro już ustaliliśmy, dla jakiego dzieci są tu przeznaczone foteliki, to teraz przejdźmy już do bezpośredniego porównania ze starszą wersją, czyli z Solutionem G. Zacznijmy od spraw takich najprostszych związanych z montażem, czyli z mocowaniem Isofix. Obydwa fotele posiadają to mocowanie, natomiast w wersji G2 zostało ono całkowicie zaprojektowane od nowa. W Solutionie G mieliśmy dwie niezależne względem siebie wysuwane szyny, które po zapięciu mogliśmy mechanicznie siłowo dosunąć, ażeby ustabilizować fotel. W wersji G2 szyny zostały zaprojektowane od nowa przy pomocy jednego przycisku od spodu. Wysuwamy je razem. Obracamy w kierunku zamocowania i kiedy je wepniemy, nie wsuną się one samoczynnie poprzez dociśnięcie, tylko musimy złapać za ten sam uchwyt, który jest od spodu fotela i dosunąć wtedy całość siedziska. Szyny dosuwają się symetrycznie. Zmiana Isofixa wyszła też na dobre pod kątem dopasowania fotelika w różnych samochodach, gdzie Isofix czasem jest poniżej linii kanapy, czasem w linii, czasem powyżej. Ruchomość na przegubie powoduje, że w każdym z tych ustawień da się fajnie ustabilizować fotel. Jak pewnie zauważyliście przy okazji pokazywania Isofixu, foteliki posiadają różne względem siebie siedziska. I teraz powiemy sobie różnicę. W Solutionie G mieliśmy bardziej wyprofilowane boczki, prowadnice dolnego pasa, które były troszkę bardziej nadbudowane i schowane w tylnej części. No i najważniejsza różnica, mieliśmy tutaj przycisk pod siedzeniem, które umożliwiało delikatną zmianę kąta tego siedziska. Siedzisko w Solutionie G2 jest o dużo bardziej schludnej budowie, płaskie siedzisko, mniej wyprofilowane boki. Prowadnice pasa zostały też wycięte w troszkę inny sposób, żeby mniej przeszkadzały starszemu dziecku. No i przycisk, który służy zarówno do wysunięcia Isofixu, po jego podciągnięciu daje nam możliwość złożenia siedziska. Tu w tym polu mamy uchwyt, który możemy złapać i przenieść fotel na przykład między samochodami. Idziemy w górę. Było siedzisko, teraz porozmawiajmy o oparciu. Kształtem oparcia nie różnią się specjalnie między sobą, mają budowę tak zwanego lejka, gdzie im starsze dziecko, tym generują one coraz więcej przestrzeni na wysokości ramion. Natomiast duża zmiana nastąpiła w bocznej części siedziska. W starszej wersji mieliśmy po prostu plastikowy panel z systemem LSP Linear Side Protection. Natomiast w wersji G2 dorzucono dobrze znany system AirVent, czyli system wentylacji, który odprowadza nadmiar ciepła gromadzony przy siedzisku, dzięki czemu wzrasta nam komfort. System LSP został niezmieniony, nie miał potrzeby, bo trzeba powiedzieć, że Solution G miał 5x5 gwiazdek za zderzenia boczne w testach ADAC-a i spodziewamy się, że w G2 będzie przynajmniej tak dobrze, a może nawet i lepiej. W Solutionie G2 znajdziemy w zagłówku wszystkie te systemy, które spotykaliśmy w poprzednich fotelach serii Solution. Mam tutaj na myśli przede wszystkim trójstopniową regulację głębokości zagłówka, która
sprawia, że potylica dziecka podczas snu fajnie układa się w wewnętrznej części zagłówka i jest w bezpiecznej strefie przy potencjalnych zderzeniach bocznych. Budowa również lejkowa sprawia, że ta głowa ma się jak oprzeć, żeby wygodnie się spało. No i mamy przede wszystkim bardzo fajną prowadnicę pasa lewą tudzież prawą, która trzyma pas, stale podnosząc go względem budowy ciała dziecka, kiedy zajdzie ku temu taka potrzeba. Czy to jest fotel dla tak dużych koni jak ja? Na pewno nie. Natomiast dzieciaki w wieku od tych około 4 lat, od 100 cm do końca, czyli do 1,50 m, będą miały w nim wygodną i komfortową podróż. Solution G2 jest występujący w dwóch rodzajach kolekcji kolorystycznej, w kolekcji Comfort i kolekcji Plus. Comfort ma mniejszą pulę kolorów, Plus większą i cechuje się dodatkową siatką wentylacyjną, która jeszcze lepiej odprowadza ciepło gromadzone pod plecami i pod ciałem dziecka. Pamiętajcie też, że nawet najlepszy fotel, jeżeli jest źle dopasowany do dziecka i do samochodu, nie spełni swoich podstawowych funkcji, więc jeżeli szukacie porady pod kątem dopasowania, przyjedźcie do nas z dzieckiem do naszego sklepu w Katowicach bądź do naszego sklepu w Zabrzu, a chętnie pomożemy Wam w doborze i bardzo możliwe, że ten bądź inny fotel będzie najlepszym wyborem dla Ciebie. Jeżeli z kolei nie masz do nas po drodze, to skorzystaj z naszej oferty Allegro, gdzie między innymi spotkasz właśnie ten fotel. Link znajdziesz w opisie do tego filmu. Za dzisiejszą uwagę dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!